Markus Kęby, odebrany, szafirowa karta, za darmo. Cześć, to ja, Keep the Beat. Jestem troszkę zmęczony po ciągłej grze w NBA 2K18 i moje poczucie humoru jest na bardzo niskim poziomie, także życzę przetrwania w tym klipie. A o czym będziemy mówić? O trybie Supermax. Tryb Supermax jest spoko, już wam mówię dlaczego. Szybka prezentacja Supermax w pigułce. W tym roku w trybie My Team nie ma żadnego Road to the Playoffs. Nie ma... No, nie wierzę. Naprawdę? Teraz? K***wa teraz, wiertarka? W tym roku nie ma żadnego Road to the Playoffs, nie ma żadnego My Team Online. W tym roku mamy Supermax, czyli w sumie to samo co wcześniej, ale z ograniczeniami odnośnie tego, jak budujemy składy. O co chodzi? Każda karta zawodnika tutaj na dole po prawej stronie ma określoną ilość punktów salary. Jeśli chcemy brać udział w rozgrywkach Supermax, musimy stworzyć taki skład, by zsumowany zmieścił się w całym podanym salary i w sumie tyle w kwestii wyjaśnień. Rozgrywki Supermax już trwają, aktualnie gramy pierwszy sezon, wczoraj rozpoczęła się druga z czterech rund i w pierwszej do zdobycia mieliśmy właśnie tego szafirowego Markusa Kambiego, teraz gramy o szafirowego Brenta Barego. Aby go zdobyć, musimy wygrać tyle meczów Supermax, by uzbierać łącznie 2200 punktów. Tyle tytułem wstępu, przejdźmy teraz do sedna. Okazuje się, że kolory kart mają niemalże zerowe znaczenie w kwestii ograniczeń co do kompletowania składu. W poprzednich latach, jeśli te ograniczenia w ogóle były, to polegały one na tym, że na przykład mogliśmy mieć maksymalnie 3 złote karty lub maksymalnie 3 ametystowe karty na daną ekipę. W tym roku jest zupełnie inaczej. Po pierwszej rundzie okazało się, że ogrom popularnych kart z popularnymi zawodnikami zwiększyło i to drastycznie swoje salary, co w zasadzie uniemożliwiło graczom skompletowanie takiego samego składu co poprzednio. I wychodzi na to, że nie, to nie jest tak, że punktacja salary podnosi się od tego, ile ty grałeś danym graczem. Nie, wcale tak nie jest. 2K traktuje nas wszystkich jako jedność i najwidoczniej robi gdzieś tam na serwerach własne statystyki. Sprawdza, które karty są wśród nas, graczy, najbardziej popularne, najczęściej wykorzystywane. I właśnie te karty tych zawodników otrzymały znaczący wzrost punktacji salary. Także jeśli w poprzedniej rundzie mieliście skład z Szafirami, z LeBronem, Durantem, Westbrookiem, Antonem Davisem, no to bye bye, ciężko wam będzie zmontować teraz silny skład rezerwowych, bo pierwsza piątka zje niemalże całą waszą pulę punktów salary. Ba, nawet zwykłe srebrne lub złote karty zżerają czasem tak wiele punktów, że aż ciężko jest stworzyć cokolwiek sensownego, więc jeśli używałeś duetu z Kristapsem i Carmelo Antonem, tak samo jak 90% innych graczy online, no to wiesz, możesz mieć teraz podobny problem z zebraniem składu. 2K oczywiście jest dobre i hojne i zaprezentowało nam na to jednak rozwiązanie. Nowe paczki! Woo! I nowi zawodnicy, i ci nowi zawodnicy mają strasznie niskie kontrakty. Czy to nie cudowne? W ten sposób możemy zdobyć świetne karty, które wypełnią nasze line-upy, z tym, że są one oczywiście cholernie drogie, bo są nowe i mają małe salary. Poza tym... No, dobra, nie ukrywajmy, to wszystko jest po to, by wydawać MT lub VC na kolejne paczki od 2K Sports. Osoby, które miały Dream Team przed drugą rundą, muszą być naprawdę nieźle sfrustrowane. I czytałem bardzo dużo negatywnych opinii o tym rozwiązaniu, ja się temu kompletnie nie dziwię, no. Kombinujesz, motasz skład, masz super fajną ekipę i co? I okazuje się, że nie możesz grać tą samą ekipą, bo ma za dużo punktów. Ja, uwaga, hashtag, niepopularna opinia, jestem osobiście fanem tego sposobu. Owszem, jest to zwykły, bezczelny i nachalny sposób 2K Sports, byśmy byli zmuszeni za każdą rundą kupować nowe paczki i nowych zawodników, nawet jeśli poprzednio mieliśmy satysfakcjonujący już skład, to jednak jest w tym coś fajnego. Składanie nowej drużyny z każdą rundą, przeglądanie listy zawodników, by sprawdzić, który jest przekozakiem, a przy okazji ma bardzo niskie salary, kombinacje z dynamicznymi duetami, możliwość samego zapoznania się z tymi mniej popularnymi koszykarzami NBA, no ja jestem zachwycony. Rozumiem jednak, że na pewno zachwyceni nie są ci, którym nie idzie zarabianie punktów MT, bo w ich przypadku jedynym sposobem na zdobycie nowych zawodników to kupno paczek, co jest, nie ukrywajmy, strasznie drogą zabawą.
Jeśli gra online jest dla Was ważna, jeśli chcecie pocisnąć ten tryb Supermax, zdobyć te wszystkie fajne karty, bo jestem pewny, że w niedalekiej przyszłości będzie można zdobyć o wiele lepszych zawodników niż aktualnie, chociaż nawet ten szafirowy Brent Barry wygląda całkiem spoko, to taka drobna ekonomiczna rada ode mnie. Jeśli teraz w drugiej rundzie skorzystacie z zawodników z niskimi kontraktami, ale zauważycie, że mimo to ci zawodnicy są dość popularni i mówię tutaj na przykład o takich gościach jak Rubiny w postaci Byrona Scotta ala Horforda, czy te szafiry jak George Muresan, Tyson Chandler, Dominic Wilkins z San Antonio Spurs, to moja rada jest taka, że jak już pogracie sobie te mecze Supermax, dobijecie do takiego etapu, jaki Wam odpowiada, czyli w tym przypadku, jeśli chcecie tego Brenta Barego, to musi to być pułap Pink Diamond z łączną ilością 2200 punktów, to jak już dobijecie do tej ligi Pink Diamond, radzę robić wielką wyprzedaż. Jestem niemalże pewny, że w trzeciej rundzie Supermax te wszystkie historyczne karty, które teraz mają ledwie 100 punktów salary, czy nawet jakieś mniej znane, ale też dobre karty, mniej popularni koszykarze, no jestem pewny, że gracze na całym świecie zdołali ogarnąć, które karty mają niską punktację salary, będą grać tymi zawodnikami i koniec końców efektem będzie to, że ci wszyscy zawodnicy w następnej rundzie będą mieć bardzo dużo punktów i znowu będzie problem z motaniem składu. Mówiąc w skrócie, jedyna rzecz, która ma wartość aktualnie w trybie My Team, to punkty MT. Więc radzę wyprzedać wszystkich zawodników, zebrać za to punkty MT, a gdy będzie nowa runda Supermax, bawić się w kompletowanie składu od zera. Jeszcze kilka drobnych porad ode mnie. Jeśli gracie 10-osobowym składem, to zadbajcie o to, aby 3 ostatnie spoty w waszej drużynie miały minimalną wartość kontraktu. Ja na przykład aktualnie mam tam 3 srebrne karty, które łącznie wykorzystują zaledwie 120 punktów. Druga sprawa, rozejrzyjcie się za zawodnikami, którzy są dobrzy, ale mają niską punktację salary ze względu na to, że nie są zbyt popularni. Ja na przykład na rezerwie korzystam z silnego skrzydłowego z historycznego teamu Utah Jazz, Grega Fostera, którego kontrakt wynosi zaledwie 75 punktów. Mam też kilka innych fajnych opcji dla Was. W pierwszym składzie wychodzi u mnie Kevin Willis z Miami Heat i jest to naprawdę koks. To jest naprawdę świetny zawodnik, jeśli chodzi o silnych skrzydłowych i wykorzystuje relatywnie mało, bo 114 punktów. Warto też rzucić okiem na takich zawodników jak Luol Deng z Miami Heat, Jeremy Lin z Houston Rockets czy Courtney Lee z Memphis Grizzlies. Wszyscy ci zawodnicy wykorzystują bardzo mało punktów, bo tylko 75. Bardzo dobrą opcją na pozycję numer 2 jest też Byron Scott i oczywiście jeśli nie stać Was na tą rubinową wersję, ona aktualnie chodzi za około 30-33 tysiące MT, to tak przy okazji przypominam, że ona też wykorzystuje swoje ponad 200 punktów salary, to przypominam też, że ten zawodnik ma swoją szmaragdową wersję z Memphis Grizzlies wykorzystującą zaledwie 105 punktów. Tak jeszcze na szybko rzucę jedną propozycją, Eric Gordon z Pelikanów, kontrakt na poziomie 99, a rzucający obrońca, który ma dobrą miarę zza łuku, zawsze się przyda. Jeśli szukacie poradnika na temat tego, jak grać w trybie Supermax, no to niestety muszę Was zmartwić, jeszcze jest za wcześnie na to, abym mógł taki poradnik przygotować, nie czuję się jeszcze na siłach, nie czuję jeszcze za dobrze tego gameplayu, kiepsko mi to idzie. Kilka meczów wygrywam, później kilka meczów przegrywam, więc póki co nie jestem gościem, którego porady odnośnie gameplayu można brać na poważnie. Ale obiecuję Wam, że jak już się ogarnę z tym wszystkim, będę widział jak grać, jak wygrywać, to na pewno taki poradnik się pojawi. Jedno jest pewne, jeszcze nie spotkałem się w trybie Supermax z zawodnikiem, który nie używałby taktyki 5-0 i która nie polegałaby na tym, że robi się drive and kick do wolnego gościa rzucającego za 3 punkty, albo po prostu rozgrywającym, którym na przykład jest Giannis Antetokounmpo. Wczoraj na przykład grałem z takim gościem, Giannis Antetokounmpo wyszedł u niego na rozgrywającym i niestety ani mój Russell Westbrook, ani John Wall nie mogli sobie pozwolić na to, aby sobie z nim poradzić w izolacji. Generalnie jeśli szukacie definicji słowa cheese, no to w takim razie powinniście załączyć grę online w trybie Supermax. No ale wiecie, nie ma tragedii, gameplay jest naprawdę świetny, tylko niefajne jest to, że on tak gloryfikuje zawodników grających 5-0. Także jeśli chcecie grać w porządku koszykówkę, no to naprawdę powodzenia. Jeśli będziecie wygrywać mecze Supermax grając normalną koszykówkę, to możecie uznawać się za naprawdę zajebistych zawodników My Team.
Cała reszta zapoznajcie się z grą 5-0. Dajcie mi znać, jakiego składu wy używacie teraz w tej drugiej rundzie w trybie Supermax, żeby to się wszystko zmieściło w tej punktacji Salary. Jeśli nie chcecie tego pisać w komentarzach, to możecie też dołączyć do grupy facebookowej Ekipa Keep the Beat'a i tam generalnie dużo gadania o NBA 2K jest, ale nie ma co kryć, ta grupa jest skierowana raczej głównie do graczy w trybie My Team. Z tej strony Keep the Beat, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, zasubskrybujcie jeśli jesteście nowi. Za niedługo nowe materiały z gry NBA 2K18, zarówno z kariery jak i trybu My Team. Do zobaczenia następnym razem, cześć!